coś pierdolą o swoim bracie, Czarku, Darku czy Marku. Ale w końcu skusił się na tą kasę i wziął to zlecenie. Głupia nawet najprostszej roboty nie potrafisz dopilnować. A może ty mi pomóżesz, co? Nie mogę uwierzyć, że zostawiła mnie kilka miesięcy przed wyjściem. Przecież tyle lat wytrzymała. Ja tam nie wiem, czy to prawda. Moja córka się z nim wychowuje. Trochę wstyd się przyznać, ale to nie jest taka pierwsza groźba. Przychodziły wcześniej, ale nie chciałem denerwować żony. Zresztą pewnie i tak by się dowiedziała. Spokojnie, ja wszystko rozumiem. Obiecuję ci, że za kilka dni się wyprowadzę. Tylko znajdę pracę. Co jest? Co Natalia? Ja już muszę lecieć. Jak będzie chciał się kiedyś napić, to wiesz, gdzie mnie znaleźć. Co z moją córką? Mam prawo dowiedzieć się, co się dzieje z moją córką! Mnie to nie interesuje! Ale mnie interesuje! Ja muszę ją znaleźć! Cały czas o was myślę. Rozejrzyj się. Dom, prezenty, sukienki, telefony, przecież to wszystko kosztuje. Kłamliwa pożałujesz tego. Dojadę cię. Obiecuję, że cię dojadę. No ja już nie piję. Zresztą nie mam co opijać. No tak, słyszałem. Spodziewa mnie do jakiegoś gównia. Ta dziewczyna, z którą rozmawiałem w internecie, ta striptizerka, to była moja Natalia. Poszedłem do więzienia tylko po to, żeby Natalia miała matkę. A ty pozwoliłaś, żeby ten gnój się do niej dobierał. Jesteś najważniejszą osobą w moim życiu. Nigdy się nie zostanę. Jesteś moim bohaterem, wiesz? Nie przesadzaj.